proszę Państwa, żebyście nic tutaj nie domyślali się. Dwuczęściowo, bo ja poprosiłem. Tak, poprosiłem, no bo chcemy wcześniej wyjechać, także dlatego ja myślę, że dzisiaj mój zespół zagrał dobre spotkanie. Fajnie nie weszliśmy, strzeliśmy szybko bramkę, stwarzaliśmy sytuację. Widzieliśmy, że ruch jest groźny, zostaje fragmentów, co się potwierdziło. Gdzieś tam nam zagrażał, ale suma summarum dzisiaj udało nam się przejść do kolejnej rundy Pucharu Polski, co po dwóch dniach podróży z Olsztyna i tej regeneracji było niezmiernie trudne. Tam nie zagraliśmy dobrego spotkania, a dzisiaj zupełnie inne. Szkoda, że w Olsztynie tak to nie wyglądało, ale wielu chłopaków dzisiaj dostało swoją szansę i wielu ją wykorzystało. Więc optymistycznie patrzymy na przyszłość i szykujemy się do kolejnego meczu ligowego. Dziękuję. Gorzka pigułka. Gdzie po pierwszej połowie nie wydawało się, że ten mecz się skończy. Niestety znowu przychodzi moment, w którym coś nie układa się po naszej myśli. Bramka przypadkowa na 3-1 powoduje, że gdzieś tam tracimy orientację na boisku. Konsekwencje, przestajemy myśleć i to powoduje, że przeciwnik trzyma kolejne bramki i nie dzieje się tak już po raz pierwszy. Dodatkowo fatalna informacja o poważnym razie sikory i to dopełnia czarę goryczy dzisiaj. Z kontuzją chyba też schodził obcy, prawda? Nie, myślę, że to będzie sprawa poważna, że czekamy na diagnozę. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja mam pytanie o sikory, taka pierwsza diagnoza. No, ciężko tak. Chowało się bipapacyjnie tak. To zdiagnozować, musimy czekać na dokładne badania. Na pewno będzie to uraz związany tylko jak poważny, tego nie wiem. Co się z tą koncentracją dzieje? Mamy końcówka albo początek na wala. Tak, no właśnie przed chwilą to pytanie zadawałem Szafki. Bo pierwsza bramka, trudno mi nawet ją ocenić, nie widziałem tej sytuacji, jak to wyglądało z tym rzutem karnym, natomiast miałem bardziej czwarta bramka, tak? Kolejny raz staje fragment gry, kolejny raz indywidualnie przydzielone krycie i kolejny raz zawodnik się z tego zadania nie wywiązuje. Dlatego to jest dla mnie niepokojące.